widzicie Państwo. Teraz są upały we Francji i Francja żyje upałami. Są upały we Francji, Francja, proszę Państwa, żyje upałami. Także to nie jest takie łatwe. Radio obrotowe informuje, że 30 stopni Celsjusza. 30 stopni Celsjusza jest. Upały. 30 stopni Celsjusza. Bardzo gorąco. We Francji są wciąż jakieś zamachy, są napady. Tirówki wykorzystywane i nawet Polacy chyba zginęli jeden. Upał jest kontrolny. Także widzicie Państwo, skończyło się takie bajkowanie, życie sztuką, życie kulturą, tylko dosłowne punkty się liczą, wóz, przewóz, nie wpuszczą, nie przejadą, nie wiadomo dlaczego oni do tej Wielkiej Brytanii tak chcą, ja ciągle się nad tym zastanawiam, przecież to jest wyspa tylko, to jest wyspa. To jest tylko wyspa, także proszę Państwa, co ona tak do tej Wielkiej Brytanii. Tutaj chłoporobotnik ma ciężką pracę, jest żar, 30 stopni. Chłoporobotnik jest wściekły, jest niezadowolony, trzeba dać mu loda, wody z gazem dla ochłody. Także proszę Państwa, mamy różne takie ciekawe ze świata wiadomości. Nieciekawe, nieciekawe. 16 po 10 rano, proszę Państwa. Ten czas tak też przykładowo tylko, bo u nas też są powtórki, jak zresztą wszędzie, ale my mówimy do rzeczy, to więc te nasze wypowiedzi, nasze te komentarze są ponadczasowe. Tutaj Państwo sami słyszeliście, jak Rysia mówi, że te nasze komentarze, jak są bardzo przemyślane, jakie inteligentne, jakie mądre, Rysia powiedziała. Ja mówię, Rysia, wspaniale to zauważyłaś, bo ten świat musi się bronić przed głupotą, ciemnotą, ślepotą. A najgorsze, że ta ciemnota, ślepota i głupota wszędzie jest. Wszędzie jest ciemnota, ślepota i głupota. Gdy nadaje nasze radio w ogóle. A że w ogóle to KFM w Rokuncita Barbie Baby Langstrom Extra. A że w ogóle to KFM w Rokuncita Barbie Baby Langstrom Extra. Także Państwo zobaczą, najpierw słabo Państwo to słyszeliście, a teraz coraz głośniej. Ile jest nieszczęść na świecie? Ile jest nieszczęść na świecie, prawda? Ile ich jest? No. Część islamistów mówiła, że zapachy, gataki, ten strach, to wszystko w zamyśle tych ludzi miało doprowadzić do pewnego rodzaju konfrontacji wewnątrzowego, tylko w ten sposób można powiedzieć, że zyskiwać swoją potencjalną, rozpędza się starcia, które są takie zapisy się zapachy. Bardzo się pomylę, jeśli powiem, że tego rodzaju, nazwijmy to odpowiedź, oczywiście w bardzo wyraźnym cudzysłowie, to była tylko i wyłącznie kwestia
czasu? Tak, niestety to była kwestia czasu i każda służba i myślę, że większość państw zdaje sobie z tego sprawę, zarówno w Niemczech, jak i we Francji i w innych miejscach. Wiadomo, że ludzie, którzy cały czas widzą, jak te kolejne zamachy są przeprowadzane, kiedy zaczynają się czuć zagrożeni, kiedy przestają, powiedzmy, ufać państwu, bo chcieliby, żeby państwo stosowało radykalne metody wyrzucania prawda, wszystkich ludzi, mentalności zbiorowej i tak dalej. Jeżeli państwo nie działa w ten sposób, to zawsze znajdą się osoby, które są gotowe poświęcić się, prawda, odpłacić w imieniu swoim znajomych i pokazać państwu, jak to... Teraz każda sekunda nieuwagi jest cenna, się liczy. Jest wielki upał, proszę państwa, świat się buduje, ale to jest też wielki znak zapytania. Jaki jest sens tego wszystkiego? Być może ta chwila sprowokuje was, nas wszystkich do zastanowienia się, jako że jest to kanał edukacyjny. Jaki jest sens tego życia? Po co my tu żyjemy? Po co jesteśmy? Dlaczego są choroby, śmierć i cierpienia teraz przy tych szpitalach? Można się zatrzymać, że trzeba będzie za wszystko płacić. Za każdą operację, za każde wszystko. Na nic te wasze ubezpieczenia. Tylko bezdomni będą mieli za darmo. Nie uścimy się w sposób jawny na przypadkowych osobach. Na to dotyka zagłując je przed domami młodnik, gdzie mamy pewne, że prowadzą się one. Więc przekroczyliśmy pewien kolejną granicę. I trzeba być bardzo uważnym, właśnie dlatego, że nie wiemy. Tam akurat udało się zapobiec Johnny, udało się zapobiec zabiciu tego napastnika dzięki postawie kilku osób, które ale może być, jego może znowu znamy, być taka sytuacja, że ktoś, kto jest zradykalizowany, sfrustrowany, wściekły, uzna, że będzie w ten sposób starał się z kolei, prawda, zemścić się na tych, którzy zemścili się na jego braciach w wierze. I będziemy mieli, powiedzmy, atak kolejny po stronie jakichś radykałów islamskich. I może być tak, że to sprowokuje wtedy skalę, na dużą skalę lub mniejszą, oby nie. Jednak reakcji drugiej strony zacznie się sytuacja taka. Znaczy, ja wiem, że Irlandia Północna nie pasuje tutaj jako obraz, ale ten konflikt taki, gdzie poza ideologią zaczyna się pojawiać też koncept religijny. I możemy się liczyć z tym, musimy się liczyć z tym niestety, że gdzieś kolejny taki atak nastąpi, a jeżeli rzeczywiście wyjdzie informacja, że to jest zemsta za to, zresztą państwo islamskie i fora internetowe islamistyczne natychmiast po tym wydarzeniu żyły tą zemstą, nawoływały, żeby muzułmanie od razu odpowiedzieli, prawda, agresor, od razu odpowiedzieli krwawo na zabicie osób wychodzących przed meczety. Tak więc są siły, które są zainteresowane tym, by to napędzać i by to ruszyło pełną parę. Spirala się nakręca i o to zapewne terrorystom chodzi. A jeśli chodzi o zajścia niedzielne z Londynu, o ten atak nocny, to już kolejny atak w ostatnich tygodniach na terenie Wielkiej Brytanii. Skąd ta intensywność w ostatnich tygodniach, pana zdaniem? Znaczy, wiadomo jest, że państwo islamskie, islamiści namawiają bardzo mocno, aby Ramadan był tym takim okresem złożonej aktywności. To jest paradoks, że miesiąc, który ma być miesiącem postu, który ma być miesiącem modlitwy, który ma być dla muzułmanów miesiącem zadumy, dla islamistów jest miesiącem agresji, miesiącem zwiększonej aktywności, miesiącem, kiedy należy atakować, zabijać, mordować. Stąd też te nasilenie związane z Ramadanem można tutaj uwzględnić, choć niekoniecznie może być też już kilka różnych innych czynników, nad którymi niekoniecznie panujemy, bowiem tak naprawdę to jest sprawa serii. Jeśli jedna, druga, trzecia osoba przeprowadza atak, to... A
atak za atakiem, teraz ludzie się boją. Nie wiem, są przyczajeni, czekają, zastanawiają się na tym. Niech jedzą, proszę Państwa, marchewkę, może mniej, mniej makaronu, mniej włoskiego, bo to chcieli tych Świadków Jehowy podrobić, jedząc makaron, bo to Świadkowie Jehowy we Włoszech, to po katolikach są drugą religią co do wielkości. No ale tutaj nie Włochy, tu jest Polska, poza tym ta dwójka jest niemodna teraz. Teraz liczy się wszystko. Każda sekunda, każda chwila, tak żeby nie przeoczyć czegoś, bo atak, atak, jedz groch, pietruszkę, marchewkę, cokolwiek, abyś przeżył, bo ciężka chwila, ciężkie przeżycie. Radio kończy. Martusia śpiewa, Martusia śpiewa, Martusia śpiewa, że jest głodna, Martusia śpiewa. Och, Martusia się śpiewa. Martusia, siusia, Martusia, siusia. Także dziękujemy za głos Białegostoku, bo jesteśmy w Warszawie, na Szeligowskiej. Tu nie ma nikogo z Anglo-Ameryki. Białystok, chyba że nasz głos komentujący to, że jest jako Anglo-Ameryka Białystok. A tak to wszystko chłop Robocop. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. Upał 30 stopni.